zmniejszony obwód ciała, redukcja celulitu, rozstępów, ujędrniona gładka skóra, mniej centymetrów i smukła, wymodelowana sylwetka. Tak, to możliwe. A wszystko to w bardzo krótkim czasie dzięki innowacyjnemu zabiegowi body wrapping w gabinecie Bellezza. Efekty widoczne są natychmiast po pierwszej sesji. Zabieg body wrapping jest najlepszym środkiem wspomagającym rozpoczęcie kuracji odchudzającej, dlatego że natychmiastowe efekty ubytku objętości motywują ludzi do dalszych przedsięwzięć, wzmacniają i pobudzają wolę, dodają optymizmu, radości i odwagi. Wiele osób z nadwagą, które zniechęciły się dietą, zaczyna także tracić pewność, gdy nie widzi oczekiwanych efektów. Dla nich body wrapping jest rzeczywistą, silną motywacją, aby trwać w diecie odchudzającej. Pani Martyno, w jaki sposób mogłabym Pani pomóc? Niedawno urodziłam dziecko i chciałabym jak najszybciej zeszczuplać ze względu na to, że idą wakacje, chciałabym jakoś wyglądać. Najskuteczniejszym zabiegiem powodującym szybką redukcję tkanki tłuszczowej jest body wrapping. Zabieg polega na owijaniu ciała posmarowanego odpowiednim preparatem, specjalną folią lub bandażem. Owija się albo całe ciało, albo jego poszczególne partie. Celem zabiegu jest pobudzenie krążenia krwi i limfy, a przez to wyszczuplenie, wygładzenie, zredukowanie celulitu oraz poprawa napięcia i stanu skóry. Jakie produkty Pani używa i na czym polega owijanie? Do smarowania skóry stosuje się specjalne gęste kremy zawierające w składzie substancje czynne takie jak minerały, morska sól, witaminy, algi, olejki eteryczne, o działaniu wyszczuplającym i antycelulitowym oraz specjalną folię lub bandaże. Owijanie rozpoczyna się od ramion lub nóg i kontynuuje w kierunku środka ciała, dość mocno uciskając skórę, aby pobudzić krążenie krwi i limfy oraz nasilić przemianę materii. Pozytywne efekty tej metody są imponujące. Skóra staje się delikatna, gładka i napięta, figura szczuplejsza i to wszystko w stosunkowo krótkim czasie. Już po pierwszym zabiegu zostaje zmniejszony obwód ciała od 1 cm do 3, dlatego też mierzymy klientów przed wykonalnością zabiegu oraz po jego zakończeniu, a dane rejestrujemy w tabeli. Od 1 cm do 3? Rewelacja, jestem zainteresowana. My również przekonamy się, ile centymetrów straciła Pani Martyna już po pierwszym zabiegu, ale na skutki musimy poczekać do końca programu. Ile trzeba wykonać jakichś zabiegów, żeby był widoczny efekt? Częstotliwość zabiegu to seria 8-12 zabiegów, 1-2 zabiegi w tygodniu. Następnie dla podtrzymania efektu, jeden zabieg raz na 3 tygodnie. Jeżeli zabiegi są wykonywane regularnie, efekty pojawiają się szybko, są trwałe i spektakularne. I tutaj mamy niespodziankę dla naszych klientów. Przy zabiegach body wrapping wypisujemy specjalny karnet promocyjny, w którym 6 zabieg jest 50% gratis, zaś 12 gratis. Nie wymagamy opłaty za pakiet z góry. Warunkiem zrealizowania zabiegów gratis jest przestrzeganie ustalonego planu terapii. Na początku zabiegu zostaje przeprowadzony szczegółowy wywiad dermokosmetyczny w celu wykluczenia przeciwwskazań. Następnie podaje się klientce napar z ziół lub wodę. Najlepiej by w ciągu 15 minut wypiła około 1/4 litra płynu. Zabieg body wrapping prowadzi do usprawnienia wymiany celulozy. I aby osiągnąć zamierzony efekt, w Pani przypadku wyszczuplenie, zaleca się przyjmować dużo płynów, co najmniej 2 litry wody dziennie oraz herbaty. Zanim jednak pacjentka podda się zabiegowi body wrapping, czeka ją niespodzianka. Teraz mam dla Pani kolejną niespodziankę. Otóż dla naszych klientów przed zabiegiem body wrapping wykonujemy gratisową usługę masażu bańką chińską. Podciśnienie penetrujące w najgłębsze warstwy skóry zapewnia optymalne rozgrzanie skóry ciała i dzięki temu składniki aktywne i czynne z preparatów momentalnie dostają się w głąb do tkanki podskórnej, gdzie spalane są komórki adipocytowe, czyli tłuszczowe. Więc przystępujemy do realizacji zabiegu. Zapraszam. Bardzo proszę. Wejdzie Pani tutaj za parawan i bardzo proszę, tu się Pani przebierze.
Pani Donata mierzy pacjentce obwody prawego i lewego ramienia, talii, brzucha, bioder, ud, miejsca powyżej kolan, łydek i kostek. Pozwala to określić najbardziej problematyczne miejsca i cel kuracji. Dzięki indywidualnemu wyborowi właściwych kosmetyków kuracja przyniesie najlepsze efekty. Po zmierzeniu obwodów zostaje wykonana gratisowa usługa masażu bańką chińską, wywodzącą się prosto z Chin. Podczas zabiegu zasycane zostają głębokie partie skóry, a to w połączeniu z intensywnymi ruchami wspaniale modeluje i wyszczupla sylwetkę. Masaż nie jest bardzo bolesny, ale bardzo rozgrzewający, a zaczerwienienie skóry świadczy o tym, że mocno pobudzane zostaje krążenie. Zatem z jednej strony ponownie pozbywamy się toksyn, a także tłuszczów, z drugiej zaś do tkanek dopływa krew z dużą zawartością tlenu i odżywia ją. Przed podstawową częścią zabiegu należy dokładnie oczyścić skórę i pobudzić krążenie, a wykonuje się to dzięki peelingowi. Peeling całego ciała wykonywany jest przy użyciu gruboziarnistej soli morskiej połączonej z olejkiem morskim lub morskiego peelingu bogatego w wyciąg z alg. Następnie nakładana jest specjalna maska posiadająca w przypadku naszej klientki zadanie wyszczuplające i usuwające celulit, a zawarte w niej składniki szybciej i efektywniej wchłaniają się po wykonywanym peelingu. Na koniec ciało zawijane jest w folię, a klienci leżą ukojeni ciepłem, słuchając muzyki i wdychając aromat olejków eterycznych unoszących się w gabinecie. Zabieg składa się zatem z kilku etapów. Zabieg body wrapping składa się z trzech faz: peelingu, terapii przygotowawczej i terapii kompresyjnej. Na początku zabiegu wykonuje się gruboziarnisty peeling w celu usunięcia obumarłych komórek naskórka, dzięki czemu substancje czynne zawarte w preparatach szybko penetrują w głąb do skóry i tkanki podskórnej, rozpoczynając swój proces lipolizy. Druga faza, terapia przygotowawcza, aromaterapia, wykorzystuje koncentrat cynamonowo-algowy, który przyspiesza metabolizm komórek, spala złogi tłuszczu oraz pobudza krążenie krwi i limfy. Tym samym stymuluje uwolnienie produktów przemiany materii i toksyn z komórek tłuszczowych. Dzięki temu prowadzi to do naturalnej detoksykacji i oczyszczenia organizmu oraz zwiększenia ciśnienia w tkankach. Faza trzecia to terapia kompresyjna, czyli owijanie ciała specjalną folią. Proces ten powoduje stały poziom kompresji we wszystkich obszarach ciała poddawanych zabiegowi. Zewnętrzny ucisk, jaki wywołuje folia, powoduje dodatkowy wzrost ciśnienia w przestrzeni międzykomórkowej. W tym samym czasie naczynia żylne oraz limfatyczne zostają otwarte i gotowe do transportu produktów przemiany materii oraz toksyn uwolnionych z komórek tłuszczowych. Zostają one szybko wydalone z organizmu, ciało jest oczyszczone, a skóra gładka i napięta. Klientka leży pod przykryciem od 60 do 120 minut i odpoczywa. Pani Donata wykorzystuje ten czas, wykonując masaż relaksacyjny twarzy, szyi, dekoltu oraz dłoni lub odpowiedni do stanu skóry pacjentki zabieg na twarz. Działanie body wrappingu to ogólne wyszczuplanie, zmniejszanie obwodu ciała, utrwalenie efektów kuracji odchudzającej, wspomaganie diety odchudzającej, redukcja tkanki tłuszczowej, redukcja celulitu, zmniejszenie i wygładzenie rozstępów, przywracanie napięcia skóry, na przykład po ciąży, poprawa przemiany materii, usuwanie nadmiaru wody i toksyn z organizmu, usunięcie obrzęków i zredukowanie zastoju limfy, wzmacnianie tkanki łącznej oraz pielęgnacja skóry. Przeciwwskazaniami do zabiegów body wrapping są ciąża i okres karmienia piersią, menstruacja, miażdżyca, dolegliwości sercowe, wysokie ciśnienie krwi, żylaki, przebyte niedawno operacje, ostre infekcje, np. grypa, a także zatory naczyniowe. Po upływie określonego czasu zdejmujemy koce, a folię usuwa się specjalnym nożem. Wszystkie problematyczne miejsca zostają jeszcze raz zmierzone, a dane pomiaru wpisywane są do tabeli klientki w celu porównywania ich w miarę trwania zabiegów. Skóra po zabiegu jest wyraźnie pojędrniona, dożywiona, a nierówności wygładzone, dzięki czemu zmniejsza się objętość kształtów ciała. Po pierwszym zabiegu należy liczyć się ze stratą od 1 do 3 cm w obwodzie, ale każda osoba reaguje
reaguje inaczej. Większość ludzi natychmiast traci kilka centymetrów w oczekiwanych miejscach. Niektórzy mogą reagować nieco wolniej, dlatego radzimy skóry nie opłukiwać wodą nawet od 12 do 24 godzin, bowiem krem nadal, choć z opóźnieniem, reaguje i wiele efektów może jeszcze przynieść nawet po 24 godzinach. U naszej modelki nastąpiła redukcja 2 cm obwodu wybranych partii ciała. Prosi więc o uzupełnienie karnetu promocyjnego i na sam koniec nasza dermokosmetyczka informuje i zapisuje zalecenia pielęgnacyjno-domowe oraz dietę. A co o zabiegu myśli sama pacjentka? Na początku czułam schłodzenie. Podczas kładzenia preparatu zaczęło się robić ciepło, potem było gorąco. Podczas zabiegu było piekło, po ściągnięciu folii piekło dalej i nadal piecze. Skóra jest gładka, naciągnięta i jestem bardzo zadowolona. Po zabiegu powinno się pić dużo wody, co najmniej 2 litry na dobę. Zastosowanie zdrowej diety, w szczególności ubogiej w tłuszcze, pomoże uzyskać jeszcze lepszy efekt. Efekty zabiegów wspomaga również zwiększenie aktywności fizycznej, w szczególności jazda na rowerze, pływanie, jogging, aerobik, step czy pilates. A co najważniejsze, to pamiętać o systematyczności zarówno ułożonego planu terapii zabiegowej, jak i pielęgnacji domowej. Jak widzimy, pani Martyna cieszy się z uzyskanego efektu i zamierza kontynuować kurację. Każdy z nas może to zrobić. Pod opieką specjalisty, na przykład dermokosmetyczki, rezultaty osiągniemy szybko i sprawnie. Na koniec nie zapomnieliśmy również o naszym pytaniu konkursowym. Jaki koncentrat został nałożony na skórę pacjentki w trakcie wykonywania zabiegu? Odpowiedzi należy wysyłać pod widoczny u dołu ekranu adres mailowy. Do zobaczenia!